Witam Was serdecznie, z tej strony Ania Olszak. W dniu dzisiejszym chciałabym pokazać Wam, jak należy obliczyć powierzchnię rzeczywistą i podać wynik w hektarach. To niestety często przysparza trudności, mylimy się w tych zerach, więc uwaga, na początek krótkie przypomnienie znowu z podstawówki. Uwaga, co to jest hektar? Jeden hektar to inaczej 100 arów, a to jeszcze inaczej 10 tysięcy metrów kwadratowych. Czyli żeby zamienić hektar na metry kwadratowe, musimy dodać 4 zera. Jak to się ma do kilometrów kwadratowych? Żeby mieć równowartość kilometra kwadratowego, musimy mieć 100 hektarów. Czyli jeżeli chcemy zamienić kilometr kwadratowy na hektary, to wówczas dodajemy 2 zera. To jest taka podstawa istotna przy obliczeniach, które zaraz dokonamy. Uwaga! Zadanie jest takie. Mamy skalę, która wynosi 1 do 60 tysięcy. I mamy powierzchnię wyspy na mapie, która wynosi 15 cm kwadratowych. Chcemy wiedzieć, jaką powierzchnię zajmuje ta wyspa w rzeczywistości w terenie. I musimy podać wynik w hektarach. Uwaga, co robimy? Pierwsza sprawa, zabieramy się za skalę. 1 cm odpowiada 0,6 km. Czyli klasycznie zamieniamy sobie skalę liczbową na skalę mianowaną, przesuwając przecinek o 5 zer. Teraz tą skalę podnosimy do kwadratu. Czyli 1 cm do kwadratu to 1 cm kwadratowy. 0,6 km podniesione do kwadratu to 0,36 km kwadratowego. Czyli inaczej jest to 36 hektarów. Teraz patrzymy na naszą daną, czyli na 15 cm kwadratowych. I tutaj klasycznie centymetry kwadratowe podstawiamy pod centymetrami kwadratowymi, a po drugiej stronie równania stawiamy x. Mnożymy na krzyż. 1 cm kwadratowy razy x po lewej stronie równania, a po prawej stronie równania 36 hektarów razy 15 cm kwadratowych. No i teraz co robimy? Pozbywamy się wartości przy x, czyli dzielimy przez 1 cm kwadratowy, więc nasz x to 36 hektarów razy 15 cm kwadratowych podzielić przez 1 cm kwadratowy. Jak wyliczymy to równanie, uzyskujemy wartość 540 hektarów. I to właśnie jest powierzchnia rzeczywista wyspy w terenie. I to wszystko. Pozdrawiam.